No, pogoda dopisuje wam, powiem, dzisiaj jest naprawdę ładnie, choć delikatny mróz cały czas trzyma. A ja witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, powoli wracam do żywych, do formy. No i powoli coś zaczynam działać. O, powiem tak. No a na pierwszy rzut oka, no to tak jak tytuł filmu mówi, no trzeba tutaj pogadać na temat tego fenda. No sorry, że was tak troszkę, jakby to powiedzieć, co niektórych można tak powiedzieć, wprowadziłem w błąd, bo to, że sprzedaję tego fenda, no to częściowo. Sprzedaję częściowo, a czemu? Sprzedaję części, które mi się nie przydadzą. Czyli tak, tylny most cały, tylny most, skrzynia pośrednia tam jest, kabina zostaje, silnik zostaje, przednia oś zostaje, wał pędny zostaje i to na tyle zostaje. O, tutaj no niestety widzicie, to pod chmurą stoi. No, reszta już zostaje. Tak więc byłem wczoraj dogadać szczegóły z moim kolegą, z Piotrusiem żywym, którego serdecznie pozdrawiam, i już dogadaliśmy się co i jak, także biorę całą transmisję i będziemy składać go. No kurde, to 100 tysięcy zbliża się nieubłaganie. No i to niedługo trzeba będzie powoli realizować, ale tak jak mówiłem, chciałbym najpierw skończyć Zetora. A że korzystając z pięknej, jakże do dzisiaj, pogody, chciałem tutaj nagrać ten szybki taki film, bo też chciałbym was trochę prosić o pomoc, a mianowicie z znalezieniu, bo szukałem po internecie, no i nigdzie nie mogę znaleźć, ale może któryś z widzów, czyli wy, pomożecie mi znaleźć. Tak jak, o, nie wiem, czy tutaj będzie widać, o, tutaj na tej czopy, o, widzicie, na tych czopach powinny być takie, to nasuwa się i są takie na cztery śruby przykręcone z jednej, jak i z drugiej strony, takie uszy są, takie uszy, to jest taki, jakby powiedzieć, taki mocowanie do przedniej osi, o, coś takiego. I nie mogę za cholerę tego nigdzie zdiagnozować, znaleźć, może ktoś z was wie, gdzie można takie coś znaleźć. Bo tego elementu niestety tutaj nie mam. A chciałbym to, jak Zetor zaraz pojedzie na drugi warsztat, bo on będzie w tym tygodniu odpalany, będzie wszystko już uruchamiane. Tamten Zetorek pojedzie na ten mniejszy warsztat, już tam wykańczaje, na wykańczanie. A Fendset wjeżdża na, tutaj na duży warsztat. I najpierw go postawimy na kołach, a co do tych kół, to też tam mam już dla was niespodziankę, także nie próżnuję, cały czas zbieram te różne elementy, tak więc przypominam i podsumowuję. Z tego fenda jest na sprzedaż tak, tylny most, skrzynia pośrednia i podnośnik, no wiadomo, te wszystkie rzeczy. Także jeżeli ktoś jest z was zainteresowany, prosiłbym o kontakt, także będziemy tutaj coś działać, bo no nie ukrywając, trzeba ciąć koszta, a jak wiecie, no teraz trochę pieniędzy mi jest potrzeba, bo muszę drugi samochód kupić w ogóle i powoli to muszę ogarniać. Kaszubska pompa sobie zimuje, kolejny projekt w kolejce, ten naprawdę, to jest, będzie już tutaj naprawdę, jak będzie wszystko ogarnięte, ale wiecie co, spróbujemy odpalić 60, co wy na to? 60 też będzie musiała trafić na warsztat. Teraz, żeby przed wiosną, najważniejsze to jest taka kwestia, żeby wyjąć motor i go uszczelnić. Czyli przód trzeba całe wyciągnąć, wymienić tą pokrywę, wsadzić wspomaganie. Wspomaganie musi tutaj wejść na wiosnę, bo to nie jest już jazda na tej rozwalonej kolumnie. Ona jest już, no trochę... Ona była dobra, jak nie było obciążenia i była stara oś. To było dobre. Teraz trzeba wyjąć silnik, tutaj uszczelnić i nie wiem, czy pierścienie ruszać, czy nie. Ogólnie ona troszkę oleju pobiera, ale nie ma to aż takiej tragedii, ale jeżeli już będzie silnik wyciągnięty, to czemu nie? No jak widzicie, 60 stoi, była tutaj przed zimą palona. O, ja tak mogę wam pokazać, że jeszcze nic nie było robione. Zobaczcie, o, kluczyk. Kluczyk, o, obśnieżony jest. I teraz go wcisnę. Działają kontrolki? Działa tu coś? Zaraz zobaczymy. Jest tutaj. Zaraz zobaczymy, czy odpalił. W ogóle, czy tu jest w ogóle paliwo. Teraz zobaczymy. Coś idzie. O, ale kręci długo. Ale.
kurwa. Niezawodny sprzęt. Wam powiem, niektórzy zakładają świece płomieniowe, tam kurde, cuda, niewidy. No ogólnie wam powiem tak. Ja jestem ogólnie, jeżeli ten kolektor nie jest przygotowany pod świece płomieniowe, widziałem jedna świeca płomieniowa, która jest naprawdę poprawnie założona, to założył ją Mariusz Zdanowski. I jak ja widzę, jak niektórzy nawiercają różne te właśnie te świece i w ogóle, no to sobie tak pomyślę, czy ci ludzie pomyśleli o oporach ssania. No i tyle na ten temat chcę powiedzieć, bo no to nie jest przystosowane do tego kolektor i wszystko musi mieć swoje. Tak samo te nowe kolektory sące, które no są robione na sztukę. Jak ja ostatnio widziałem w sklepie, jak wygląda nowy kolektor sące do 60, ja sobie myślę, Boże święty, szkoda gadać. No a jeżeli jest dobry akumulator, dobry rozrusznik i układ wtryskowy, no to nie ma opcji, musi odpalić. Przede wszystkim jeszcze musi być w miarę dobrej kondycji silnik. Tu już widać, że chyba pierścienie są ujechane i trochę musiał kręcić, ale on tu trochę stoi, bo on stoi jakieś 3-4 tygodnie bez odpalania. I widzicie, wszystko trzymało. A jeszcze jedno takie mam do was pytanie, to jakie byście mieli sugestie co do Fenda, jak go zrobić? Czy go zostawić w oryginale, czy go trochę unowocześnić, czy w ogóle przerobić go całkiem? Także dawajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw waszej opinii. I teraz idziemy jeszcze do jeden temat poruszyć. No i znajdujemy się już w innej części gospodarstwa. I stoją tutaj sobie tak, przetrząsarka oraz zgrabiarka. No niestety ich nie wyczyściłem przed zimą, nie było nawet kiedy. I są jeszcze niestety troszkę takie brudne, ale są sprawne. W tej tu zgrabiarce to jedno koło jest do wymiany. Chciałem to zrobić na szerokie ogumienie, ale myślę sobie, no zrobię to wieczorem, na wiosnę. A teraz jest zmiana planów i te oto dwie przegrabiarki, znaczy ich zgrabiarka i przetrząsarka są na sprzedaż. W pakiecie jest to 5000, osobno zgrabiarka 3,5, ta tu 2,5, a w pakiecie 5000. Także jeżeli ktoś jest z was zainteresowany, to dawajcie znać. A tu w tej przetrząsarce, no tutaj by trzeba przy tych palcach trochę popracować, je pozakładać tak jak się należy. Ja to zrobiłem tak na szybciocha, po prostu z braku czasu. I przekręcałem tak, leciało, ale to jest źle zrobione i to by trzeba to wszystko porozkręcać i pozakładać tak jak się należy. Jak widzieliście, wszystko naprawdę fajnie działa, sprawnie, tylko że ta maszyna dla mnie jest trochę za ciężka. Tu na te łąki, no to pod 30 to trochę za ciężka i chciałbym sobie kupić na wiosnę nieco lżejszą. A ta tu jest ogólnie zarąbista maszyna, tutaj do icwarka. Lecz tu już na to miejsce jest coś innego, coś nowego. Ale to w kolejnych filmach na wiosnę, czy tam bliżej sianokosu, wszystkiego się dowiecie. Tak to właśnie się prezentuje. I myślę, że nowi nabywcy nie będą żałowali tych zakupów, bo są to fajne maszyny. Lecz no, ja na tą chwilę no, potrzebuję trochę więcej pieniędzy i sami wiecie jak to jest. Także trzeba się ratować. Ja się ratuję w taki sposób, że mam trochę tego kapitału i mogę z niego korzystać jak mi się podoba. Nie ma ani banku, ani nikogo, tylko ja i te maszyny. Także myślę, że to też dobry sposób na jakieś ulokowanie swoich pieniędzy.
I takim właśnie oto sposobem będę kończył ten odcinek na szybciocha. Jutro, jak dobrze, to wleci odcinek z Zetorem, bo już tam dzisiaj zacząłem coś modzić przy nim, składać i w ogóle tam przygotować materiał, tak abyście mieli co oglądać. A na tą chwilę będę się już z wami żegnał. Także do następnego, trzymajcie się, cześć.